Witajcie. To jest kolejny odcinek z cyklu Przygody Geralta Wiedźmina. Ja jestem Norbi i w tym momencie zniecierpliwiony Geralt już czeka do tego, aby wparadować do domu Triss Merigold i zobaczyć się ze swoją przyjaciółką. Zobaczy tutaj jakieś jeszcze dodatkowo napisy i trochę nieładnych, wulgarnych, obscenicznych znaczków. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze jakiś zbirów, trochę tutaj porzucane w nieładzie kufry. Zobaczymy, co tutaj się kurczę dzieje. Ej, ty! Zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! Co za obrabiamy? To jest dom Triss. Liczę do trzech i ma was tu nie być. Raz. Słyszały? Dwa. Patrzcie go, będzie nas tu straszył. O, chyba trzy. Się. Chyba będziemy musieli komuś wpierdzielić. A! Dobra. Odskoczmy. Musimy najpierw jednego załatwić. Trzymajcie się w kupie! Razem! Bić skurwysyna! No dobra. Gij, turniu! Jeden załatwiony. Nie, nie, nie bij już! Gdzie jest czarodziejka, która tu mieszkała? Pewno ukrywa się w jakiejś norze, jak oni wszyscy. Przed kim się ukrywa? Straż świątynna wzięła się za magów. Tropi ich jak szczury. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym jej szukał w zgniłym gaju. Zgniły gaj. Ciekawa nazwa. Siedlisko szumowin i dziwadeł. Porządnego człowieka tam nie uświadczysz. Dlatego mam tam szukać mojej przyjaciółki? Nie chciałem nikogo obrazić. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraków. Albo znajdź złodzieja i szpieguj. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Męga się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał? Mengę? Straż świątynna! Zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzeń. Ale panie, za co? Przecież to krem czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa Straży Świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Wiedziałeś, że nietoperz potrafi wyczuć ćmę na mile? Nie będziemy owijać bawełnę. Do czego zmierzasz? Ja tu zadaję pytania, Wiedźminie. Tak samo jak nietoperz wyczuwa ćmy, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Ja tutaj przyszedłem w pokojowych zamiarach. Chciałem zobaczyć się ze swoją przyjaciółką. Cieszyłem się w sumie na to, że wreszcie wejdę do jakiegoś wielkiego miasta, a tu się okazuje, że taki cham i w ogóle jakiś przywódca straży mi tutaj od razu grozi. No to jest całkiem miła, sympatyczna wizja, jaka mnie czeka w tym mieście. No. Słyszałem, że Nowigrad to nie miejsce dla magów i czarodziejek. Teraz mówisz, że nie dla wiedźminów. Ciekawi mnie, dla kogo jest Nowigrad.
dla prawych ludzi, wyznających jedyną słuszną wiarę w wieczny ogień. Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. A miałem wrażenie, że powie zamiast do zobaczenia zrozumiano. Tak akurat mi bardziej to pasowało. Słuchajcie, kamień runiczny Morena. O, przy okazji możemy sobie tutaj rzeczywiście znaleźć sporo ciekawych rzeczy. Koniunkcja sfer, czyli następna książka. Schemat miecz mariborski, cendryjska przeszywalnica. Wow, sporo tego. Te rysunki są rzeczywiście obsceniczne. Zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze nie ma. No ale uwielbienie do czarodziejek chyba tutaj, tak, bo czarodziejki nie były jakoś szczególnie uwielbiane. Takiej szczotki do włosów używała tylko Triss. Jednym słowem, musiała się chyba szybko stąd ewakuować. Tam mamy tylko dywany, nic więcej. Okej. Zioła, korzonki. Zupełnie jakby Triss została uzdrowicielką. Nie możemy tego... Aha, winogrona i pierożyk. Lubię pierożki, bo one dosyć dobrze przywracają zdrowie. Co my tu mamy? Najpierw oczywiście mały szaberek, saletra. A to jest składnik... Bestariusz, brata Adalberta. O, może to będzie coś ciekawego. Co to jest? Czuję magię w amuletach. To amulety Triss. Była uczulona na eliksiry. To jest taki mały, jakby... mała niedogodność w przypadku Triss, że ona nie mogła używać właśnie jakichś eliksirów, bo była na nie normalnie uczulona, więc... Czarodziejka, która jest uczulona na eliksiry. Podpal. Możemy podpalić leżącą świeczkę. No, fajnie. Znaczy, ten bestiariusz brata Adalberta to ja już czytałem na samym początku. Nie przypominam sobie, ale pewnie tak. Mamy tutaj jakąś fajną balię. Szkatułka, ale chyba ta szkatułka nie ma... Czekajcie. Coś tutaj leży na podłodze. Ubrania Triss. Nigdy nie rozrzucała ich po podłodze. Była raczej z tych porządnickich. Stalowe płyty. Róża pamięci. Róża pamięci. Całkiem uschła. Wiedźmińczy... Coś było z tą różą, tylko że to było chyba w grze. Nie było czegoś takiego w książce, bo wiadomo, że w książce tak naprawdę Geralt... Czekajcie, nie pamiętam dokładnie, jak to było. Że ta róża będzie dotąd chyba zachowa swoją... No właśnie. Jeżeli macie, jeżeli pamiętacie właśnie, jak to było z różą, to napiszcie mi w komentarzach, jak to dokładnie było, bo wolę tego nie spalić, a wiem, że ma to dosyć duże znaczenie, jeśli chodzi o samą właśnie kwestię wymowy tego, tego jakby określenia. Tego zwrotu. Czyli mamy wszystko. I teraz tak. Możemy zrobić dwie opcje. Albo znajdź złodzieja na rynku głównym i podążaj za nim. Czyli musimy się rzucić za jakimś złodziejem. Aha. Zobaczymy, jak sobie chłopcy tutaj radzą. Ciągnij dziada po bruku. Aha. Gdzie to jest sakiewka na wierzchu? Mamy też drugą opcję. I teraz pytanie właśnie, co by tutaj zrobić. Wiecie co? Ja bym go sobie odpuścił. Zróbmy drugą opcję. Porozmawiać z żebrakami o królu żebraków.
Ta opcja mi się chyba bardziej podoba. Dobrowolny trybut na rzecz Redanii albo widziałeś nowe ceny. Możemy. Jest na czym oko zaczepić? Jeszcze jak. Jest to jakiś żebrak? Ostrzegam cię przez Nilfgaard. To gołodupiec był, kmiot z jakiejś zapadłej dziury. On gdzieś tutaj powinien być. Załaj teraz wielki pan? Moja teściowa to stara suchomica. Chęci do życia ze mnie wysysa. Jest ostrożniejszy niż myślałem. Nie mogę podejść za blisko. Aha, bo teraz minęło się prze... przełączyło na za złodzieja. A ja chcę porozmawiać z żebrakami. Dobra, odpuszczamy go sobie. Nie chcę mi się za nim ganiać gdzieś. Wolę sobie porozmawiać z żebrakami. Tym bardziej, że ten pierwszy żebrak coś tam mi mówił właśnie o królu żebraków. Chętnie to zrobimy. Poratujecie weterana walk z czarnymi? Jaki brudny. Wcześniej w Angrenie, a teraz w Cidaris i nad nurtem Pontaru. Poratujecie? Dobra, wydamy. Weź. A teraz ty pomóż mnie. Muszę znaleźć zaułek, na którym miejscowi mówią zgniły gaj. To ważna sprawa. Ja nic nie wiem o żadnym gaju, a o zgniłym to już na pewno. Nie jestem sadownikiem. To pilna sprawa. Zostawcie mnie, nic nie wiem. No, straciłem 30 koron. Nie jest to jakieś... To tak karmią, że potem dwa dni głodny nie chodzi. To jakaś straszna kwota. Trzeba tylko w dobrym miejscu się ustawić, jak resztki. Mamy tutaj drugiego, to jest starzec, jest żebrak. Pochylcie się, panie, nad ludzką niedolą i wspomóżcie biedaka, co nie jadł od 3 dni. Dam ci koronę. Dobre i to, panie, bo z głodu żołądek przyrósł mi do krzyża. Ale mogę ci też dać więcej. Wystarczy, że mi powiesz, gdzie zanosisz całodzienny zarobek. Do mojej pani. Spróbowałbym inaczej. A ja myślałem, że do zgniłego gaju. Jak dla mnie król żebraków może sobie wsadzić w żyć koronę i popchnąć berłem. Grosza ode mnie nie dostanie. Jesteś bardzo odważny albo bardzo głupi. A co on może mi zrobić? Połamać nogi? Proszę bardzo, kaleka zarabia 2 razy więcej. Myślę, że na połamaniu nóg się nie skończy. W takim razie może dasz garść monet dla przyszłej wdowy. A dobra, czemu nie? 5 punktów doświadczenia. Tak jakbym po prostu kupił sobie punkty doświadczenia. Nie wiem i wierzaj mi, nie chcę wiedzieć. Niech bogowie mają się w swojej opiece. W trakcie rozmowy dodatkowo jeszcze przyglądałem się, powiem szczerze, tym mieczom, które mam na sobie. Bo jak wiecie, zmieniłem sobie miecz 1 i na cechu gryfa. Czekajcie, jaki to był miecz mój? Tak, serwy miecz wiedźmińskiego cechu gryfa i powiem szczerze, że ta głownia tego miecza jest naprawdę rewelacyjna. Strasznie mi się ona podoba i no, wygląda fajnie. Zrobiłbym sobie też ten drugi miecz. Czekajcie, coś tutaj mamy. Ubogi mieszczanin. Tutaj mi pokazuje, żebym... Tu jest gdzieś żebrak. Niedobrze mi. Niedobrze mi. Wieczny ogień nas chroni, u potworów i monstrów sraczkę wywołuje. Czekajcie, może gdzieś niżej jest. Co masz kupić jutro? Kup dziś! Najwidoczniej, powiem szczerze, że chyba... A nie wiem. Przejdźmy sobie do jakiegoś innego żebraka. Ja jestem tu. Tego, żeśmy odwiedzili. Zobaczymy sobie tego. 35 kroków. Huh?
gdzieś tutaj powinien być. Co masz kupić jutro? Kup dzisiaj! O! Uważaj sobie! A czekajcie, tam jest. Wesprzyj biedaka! Zlitujcie się nad niedolą i wspomóżcie datkiem chromego! Mówią, że w Nowigradzie nie ma nic za darmo. Aha, czuję, że znowu będzie się dopytywał. Czemu ludziom wydaje się, że żebracy wiedzą wszystko? O, myślicie, fajnie. Skontaktuj mnie z tym, skontaktuj mnie z tamtym. Kto okradł mojego brata, noż ja pierdolę. No, naprawdę powiem szczerze, że bardzo mi się podoba właśnie żebrak, ale wygadany. W Nowigradzie jest zaułek, na którym mówią zgniły gaj. Tak myślałem. W Nowigradzie jest dużo różnych miejsc, które mają różne nazwy. Jak chcesz pozwiedzać, to kup se mapę. Słyszałem, że tacy jak ty odwiedzają ten zaułek. A ja słyszałem, że zrobili cię w chuja. A teraz odejdź w zdrowiu, ty i twoje wielbłądy. No ale temu też nie musieliśmy płacić. Czekajcie, tutaj mamy jeszcze jakiś wykrzyknik. Nie chce mi się nawet strzępić języka. To jest chyba ten. Patrzajcie! Gęba jak u trupa, ślipia jak u zwierza. Tak można ludzi skundlić magią! No, piękny... Masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A pewnie! Jesteś mutant, odmieniec! Bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź! Mhm, dajesz. A dobra, słuchajcie. Tak, dajmy. Ilu ludzi uratowałeś przed śmiercią? Przed Bruksą, Leszy. To nie ma nic. Zadałem ci pytanie. Ilu? Niech to wam da do myślenia. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon huli. Chodźcie, ludzie. O, teraz widać właśnie dokładnie te miecze. A, jak mu się głupio zrobiło. Bruksa, czyli oczywiście wampirzyca i Leszy jako ten potwór taki, którego możemy spotkać, a z tym już rozmawialiśmy, którego możemy spotkać w... Aha, tutaj prawdopodobnie moglibyśmy się spotkać tylko i wyłącznie z... Dobra, tam idziemy. Tylko i wyłącznie tego złodzieja na rynku głównym. Co mamy tego żebraka? Ja bym z nim porozmawiał, tylko jest jakiś... U potworów i monstrów sraczkę wywołuje. Jakoś mogę z nim porozmawiać? Jeszcze chyba nie. Tu mamy jeszcze tablicę ogłoszeniową. Ona się zdecydowanie nam tutaj przyda. O, teraz. Dla ubogiego? Chromy? A gdzie tam? Obie nogi władne, a ręce jak wiatraki. O, jak macham. O, spójrzcie, o. Widzisz, ja pomierzony na umyśle jestem. Ta, jasne. Od dawna to pomieszanie? A od urodzenia. Tu mam pomieszane, o. Ręką wam pokażę. Widzicie, jak pokazuję ręką? Po mojemu to jesteś zdrowy jak koń. Kapłani mnie oglądali i znachori powiedzieli, żem pomieszany. Źle ci powiedzieli. Mnie tam wszystko jedno. Ludzie datków nie szczędzą. Lubią jak pokazuję. O tu, tu, o tu, tu. Cwany! Grunt, że jesteś szczęśliwy. Ano jestem. A najbardziej to lubię, jak mnie kto o drogę pyta. Wtedy pokazuję. O, bo ja się znam na mieście. Oj, znam się. Ale jaki gaduła. Wiesz, gdzie jest miejsce, na które mówią zgniły gaj. Czy wiem? Ja tam przecież mieszkam. To jest tam, o tam, o. Tam, czyli gdzie? W dzielnicy burdeli. Jest taki zaułek za bramą i wcale nie jest zgniły i nie jest gaj. Głupki tak o nim mówią, ale ja wiem. I każdy tam może wejść? Oczywiście. Chyba, że nie powie, stara locha powiła warchlaki. Wtedy mogą nie wpuścić, ale to łatwo powiedzieć. Posłuchaj, stara locha powiła warchlaki, widzisz? Dzięki za pomoc.
Jaki gość, no. Okej, okay. Czekajcie. I jeszcze przy okazji, ja sobie tylko odwiedzę, to jest tutaj. Czyli musielibyśmy ten, ale ja sobie przy okazji jeszcze odwiedzę... Jeszcze odwiedzę tablicę ogłoszeniową, żeby tutaj już specjalnie nie wracać. Mamy tablicę. Co my tu mamy? Cechu płatnerzy. Dostawa... A czekajcie, bo nie zdążyłem przeczytać. Matrymonialne, wdowiec lat 60, dobrze zbudowany, wzrost średni, intelekt nieprzeciętny, posiadający majątek. Podobizna na prosty na post-restant, złote miasto, dopisek romantyk. Gwint Wim Vivaldi to oszust. Zlecenie Straży Świątynnej i przestrogę dla nowo przybyłych. Śmiertelne rozkosze. Brzmi intrygująco. Gwint rozrywki w Nowigradzie. No idziemy. Jak widzicie, tutaj mamy już człowieka króla żebraków. A pójdźmy sobie tak, jak nas tutaj mapa wskazuje. Tędy. Człowiek króla żebraków. Czekajcie, jeszcze raz. Jak stamtąd wychodzą, to koszule mają rozpięte, gdy są zmęczeni, że aż dyszą. A jeden z nich mówił, że zawsze tam zagląda, jak ma brudne myśli. Słyszałem na własne uszy. Kurde, dziwni są ci dorośli. Kurczę, nie usłyszałem od samego początku, ale oni się pytali, co to jest burda. I burdel to jest to, jak masz nieporządek w pokoju. Dobra. Czekajcie. Ładnie zapukać. Otwierać. A ty kto i czego tu chcesz? Zwiedzam sobie miasto. Ciekawi mnie, co jest za tą bramą. Jaki sarkazmik? Mój szwagier też był ciekawy. Będzie piąty rok, jak gnije w ziemi. Kurczę, muszę chyba się tego, że tak powiem, mojego ciekawstwa trochę oduczyć. No ale cóż, jedźmy dalej. Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Stare locha powiała werchlaki. Dowiedzieliśmy się tego od tego, co lubią pokazywać, nie? Stara locha powiła warchlaki. Witaj w naszym gaju, bracie. A ciekaw jestem, ile musiałbym zapłacić, ale znając, że to pewnie jakieś 50-100 koron, no może nie więcej. Punkty doświadczenia 5. Z ciekawości, za to, że płaciłem przecież, kupowałem sobie jakby te swoje, poziom 17, te swoje jakby, to jest stalowy miecz, te swoje jakby wiedzy na temat tego, jak się dostać do, o, mam tutaj czarodzieja, do tego zgniłego gaju, no to wtedy zawsze płaciłem i też tam zarobiłem jakieś 5 koron, znaczy 5 punktów. O, i ciekawostka. Chciałem wejść na górę, niestety gra nie pozwoliła mi na to, dlatego też pójdziemy sobie wprost do króla żebraków. Już nie będę nigdzie kluczył, nie będę nigdzie zbaczał. Co to było?
Przekonaj połotę z rady. Jaki do interesu nie tylko potrzebny. Dobrze. Do naszych tajnych lecznic zgłasza się coraz więcej chętnych. Nie boją się już psów Mengego. Widocznie bardziej boją się nieuleczalnych chorób niż przesłuchań. W takim razie liczę na zwiększenie dochodu. Zabierasz nam 80% zarobku. Nie zapominaj, że pomagam ci też znajdować meliny, w których ukrywasz swoje. Głupi pokraka, w porkach ma zdziobę ptaka. Rewelacja. Powiem szczerze, że te wszystkie, oprócz głównych jakby wątków, głównych wątków, jeśli chodzi o to, co mówią, dodatkowo to, co słychać pobocznie, jest naprawdę rewelacyjne. Proponuję cofnąć sobie odrobinę i zobaczyć, co ten pijak tutaj śpiewa sobie. Naprawdę świetna sprawa. A teraz mamy wreszcie Triss. Ach... Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt? Cześć. Witaj, Triss. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz, Wiedźminie. Twoi szpicle donieśli ci, że szukam zgniłego gaju? Gdybym nie trzymał ręki na pulsie, ryby już dawno zagnieździłyby się w moich oczodołach. Poza tym zgniły gaj to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. No, a jak by to nazwał? Ciekaw jestem, jak ty nazwałbyś tę spelunkę. Bo ja wiem, może ogród wolności? Jak na człowieka, który ściąga haracz od złodziei i żebraków, jesteś całkiem romantyczny. A ty to nazywasz haraczem, a ja podatkami. Dla ciebie to są złodzieje, a dla mnie robotnicy. Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. A może powinieneś zostać miejskim rajcą? Żartujesz? Rada Miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. No to czego on chce? Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. No, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa. Ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły gaj. Ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta. Bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa. Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że... Właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Triss jak zwykle robi wrażenie, chociaż chyba nie aż takie jak Jen. Ale cóż, jesteś od Jen młodszy. Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Triss Merigold będzie pracowała dla nowigradzkiego podświadka... Pół roku temu Triss Merigold rozstała się z bliskim człowiekiem i musiała sobie ułożyć wszystko na nowo. Wyszło inaczej niż chciałam, ale tak bywa. Chodź! Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawa. Pewnie niedługo tu wrócę. Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś.
A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Układ cały między właśnie Ciri, Geraldem, Yennefer i Triss to był taki, że Geralt traktował ją jako swoją córkę, Yennefer traktowała ją też jako córkę, natomiast Triss bardziej była jej siostrą, aniżeli... Mogę tutaj coś jeszcze podkraść? Czekajcie chwilę. Poczekaj sobie, dobra? Ja sobie tylko zerknę. Co my tutaj mamy? Jakiegoś zielarza. Witaj, młodzianku. Włos u ciebie siwy, ale po twarzy i prostych plecach poznaję, żeś młody. Witaj. Czym handlujesz? Asiłkami, młodzianku. Różne mam zioła w okolicy zbierane. Zdziwiłbyś się, ile użytecznych roślinek przy drodze rośnie. Aż tak bym się nie zdziwił. Taki tojat na przykład, śliczny kwiatuszek. Na bóle pomaga, a przy garścią całą rodzinę wytruć można. Bardzo użyteczna roślina. Rzeczywiście. Co jeszcze mi polecasz? A sam zobaczysz, młodzianku złoty. Skoro znasz się na tym, to i moje zapasy spod kontuaru pokażę. No. Może będziesz miał zioła, których potrzebuję. O, zobaczcie. Co my tu mamy? Wiązka łopianu. Jest dodatkowo jeszcze zaznaczone wykrzyknikiem. Czyli wiecie, co muszę zrobić. Oczywiście to kupić. Niedźwiedzia skóra mnie nie interesuje, sproszkowana, ulepszony olej przeciw trupojadom, ulepszony kartacz, ulepszony samum, ulepszona pełnia, weźmy to sobie, ulepszony las maryborski, ulepszona jaskółka, o widzicie, to mi się bardzo przyda, ulepszony puszczyk, ulepszony grom, chyba tego też nie mam. Ulepszony dekor trefarda białego. Ulepszona zamieć. Czarna krew to dopiero co zdobyłem, więc możemy już mieć ulepszoną. Północny wiatr. Ulepszony północny wiatr. Nie wiem. Przepis na wytworzenie eksplodujących po rzuceniu w cel petardy. A dobra. 7544 mu zostawiłem. Zobaczymy, co on tutaj jeszcze ma ciekawego. Kwiat dwigrotu to się zbiera dosyć często. Przestęp. A ja po prostu kupiłem od niego. Filtpeltry, jego też kupmy. Ulepszony kartacz. Dobra. Raz się żyje. Mam 7000, więc jest się z czego rządzić. W każdym razie jeszcze mogę mu coś sprzedać, nieprawdaż? Zobaczmy, ile ten 104, czyste srebro. Możemy mu sprzedać pazur Nekera. O. Sprzedajmy mu za 45. Co mi tam? Ten pazur Nekera sobie, pył śmierci, mózg utopca, krasnoludzki spirytus, to może nie. Proszę alchemików. Czego mam tutaj jeszcze tak dużo? Od razu będę mógł sobie sprawdzić. O, psie sadło. A ono jest tanie. Niedźwiedzie sadło też jest tanie. Ucho baby cmentarnej to może nie. Serce Endriagi. Skóra z wiwerny. Zdobyłem tego dwie sztuki i jest naprawdę bardzo droga. Ale skóra z bazyliszka. Optima Mater. Takich rzeczy nie będę sprzedawał. Ten pył śmierci sobie może sprzedajmy trochę. Pióra harpi też są dosyć drogie. Gniewgarska cytrynówka. No, mam 7000. Wolałem kupić tego typu rzeczy, aniżeli. No i teraz poczekamy sobie chwilę. Gwinta teraz nie będę. Ulepszony las maryborski. Ulepszona jaskółka.
Słuchajcie, po co ja mam czekać, szukać mniej więcej tych wszystkich schematów, ulepszeń? Gdzieś możemy to znaleźć oczywiście, ale gdzieś możemy to przeoczyć. Możemy później mieć problemy z tym, żeby znaleźć podstawową wersję i później będziemy rzeczywiście musieli ganiać po tych wszystkich. Więc wolę to kupić, wydać te 2000 koron. One, te pieniądze i tak dosyć szybko jestem w stanie odzyskać, jak widzieliście, a nie będę się zastanawiał, czy kupować, czy nie. To nie chodzi w tej grze o to, żeby tylko i wyłącznie zbierać kasę, bo to jest to bez sensu, tylko i wyłącznie grać w ten sposób, żeby uzbierać sobie jak najwięcej kasy, bo nie tak to ma wyglądać. Ulepszona jaskółka, wreszcie. Jaskółka standardowa jest fajna, ale ulepszona czarna krew. Ulepszony grom, wreszcie mamy też ulepszony grom. Ulepszony puszczyk. Czas trwania 45 sekund. Przyspiesza generowanie punktów adrenaliny. Tego nigdy nie używałem. Teraz mamy odwary jeszcze dodatkowo. Znekera wojownika. Wierzchowiek nigdy nie wpada w panikę. Zwiększa obrażenia zadawane z wierzchowca o połowę. To już wiem, że tego nie będę używał. Oleje. Ulepszony jad wisielców. Plus 25% przeciw humanoidom. Przeciw pojadom. O, i widzicie, brakuje mi znowu arenarii. Czyli weźmy sobie jeszcze, kupmy jednego. Z twojej strony, żeś znowu do mnie zaszedł. Jak? Jednego. Może albo będziesz miał zioła, których potrzebuję. Arenaria. Oczywiście, że tak. Kupmy to. Bywaj. Chemia. Widzicie. Aha, znowu filtr Peltriego. Zwiększa moc znaków. Czyli arenaria znowu jest tutaj potrzebna. Aż tyle? O kurczę. Czyli pył śmierci jest potrzebny do tego, do filtru Peltiriego. A, północny wiatr. To sobie zróbmy. Ulepszony samum. Co to jest? Ząb mglaka. No i widzicie, za jednym razem straciłem owszem trochę kasy, ale jednak zyskałem tutaj znacznie więcej. Ulepszony olej przeciwko trupojadom, przeciwko upiorom. Znowu mi tutaj czegoś brakuje. Niedźwiedzie sadło. O, to sobie szybko jakoś znajdziemy. Ulepszony olej przeciwko wampirom. Też niedźwiedzie sadło, ale jednocześnie olej przeciw wampirom. Olej przeciw wampirom? Ja tego w ogóle nie mam. Dobra, w takim trzeba zapamiętać, że poczciwie z twojej strony, że żeby... Może będziesz miał zioła, których potrzebuję. Niedźwiedzie sadło 50, a ja to chyba sprzedawałem po 5. No to rzeczywiście tutaj trochę to boli. Kupmy jeszcze jedną arenarię, bo ona się rzeczywiście tutaj bardzo przydaje. No i trzeba zapolować na miśka. Niektórzy zwolennicy tego, żeby jednak te zwierzęta zostawiać, żeby te zwierząt nie ruszać, mogą się czuć jakby oburzeni, że ja tak sobie latam i rozwalam te miśki, ale jednak okazuje się, że je trzeba załatwiać. Mamy tutaj jakiegoś... słyszeliście? W życiu piękne są tylko żonkile. No, dobra. Gdzie jesteś, Tris? Daleko nie odeszło. Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął.
Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Nie. Dobra, bądźmy dżentelmenem. Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy Żurawia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Stójcie! Słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu napływać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miażdżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łaskot. Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kubkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. A, może przy okazji tutaj zbierzemy coś. No? No, Smart, przesuń się. No, zbierzmy, po co mu tutaj... Jakie bogactwo! Temerska żytnia. Gnomie swawole. Te gnomie swawole były drogie. Nie zawsze to mi idzie. O, chochla. No, bez sensu. Schodzimy na dół. Kamień runiczny. Już po tobie! O-o. Dobra. Nie wiem czemu on... Byłem pewny, że go załatwiłem. Czuję przeciąg. Tutaj powinno być wyjście. Zresztą gdyby nie było Smart, by nas nie skierował. Pan coś ze speakerog. Musi być coś, co otwiera. Czekajcie. Chciałem zobaczyć. Dobra, użyjmy zatem wiedźmińskich zmysłów. W tych ścianach powinno być przejście. Czekajcie, to mogę tylko zgasić. Nie, no to musi być tutaj. Walimy z Arda. Czyli muszę się chyba wrócić do samego początku. Chyba, że tędy. Czekajcie, może jeszcze będziemy porozmawiać. No? Nie. Użyj wiedźmińskich zmysłów, aby znaleźć tajne przejście, a następnie je otwórz. No niby tutaj powinno być. Czekajcie. A. Nowigrad był kiedyś wolnym miastem, nie tylko Żurawia.
Dlatego po masakrze w Lockmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynnę. Nowigrad leży na pieniądzach, a do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Mądrze powiedziane. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Menge cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Wiecie co? Chyba na tym sobie zakończę ten odcinek, ze względu na to, żeby nie przedłużać go znowu w nieskończoność. Spotkaliśmy wreszcie Triss. Wygląda, no, powiem szczerze, że bardzo kusząco, bardzo ładnie. Chociaż ja i tak całym sobą jestem jednak za Yennefer, ale to już jest tylko i wyłącznie jakby indywidualny wybór każdego, za kim byłby. No ale cóż, mimo wszystko będziemy pomagać zarówno Yennefer, tak samo jak i Triss, jak i każdej innej napotkanej czarodziejce. Jednak w jakiś sposób, mimo tego, że one nie są do końca pewne, wiarygodne, w jakiś sposób jednak zawsze losy Geralda zawsze były związane z czarodziejkami, czarodziejami, magami, jak zwał, tak zwał. No i tak to powinno być. W porządku. Kończymy ten odcinek i będziemy tutaj za chwileczkę nurkować, ale to już w następnym odcinku. Bywajcie!